Wiedziałem, że coś tu będzie na mnie czekać. Zobaczcie. Siemaneczko, witam. Ostatni wypad w kukurydzy, także ostatki. 3 godzinki, 3,5 godzinki dziś tylko, także nie wiem, czy uda się z tego zmontować cały metrażowy odcinek. Jutro jakiś wypad też się szykuje, także zobaczymy. No jeżeli dużo wpadnie, to będzie odcinek, jeżeli nie, to złączymy z dwóch wypadów. No i jest pierwszy fant, który sobie leżał. Na wierzchu myślałem, że kamyczek, tutaj kamyk, to myślałem, że też kamień, ale mocny sygnał. I co to będzie? Chyba od zegarka. Nie wiem, czy to jest miedziane. Miedziane czy srebro? Miedziane. Ale coś takiego na początek, jakiś tam guzik wpadł. No zobaczymy, co ta kukurydza dziś odda. Fajna gleba, znalazłem takie kurcze, dosyć piaszyste poletko, zobaczymy co tu wpadnie. No i tak, tutaj była ta pierwsza stacja, ta klapeczka. No ile, 2 metry dalej jest sygnał piękny. No i wpada zagięta, jakoś blaska myślałem, ale okazuje się, że jest to haczyk, co prawda mocno zmasakrowany, ale jest hak Wehrmachtu. No fajnie się zapowiada, zobaczymy. Fajna gleba, dosyć szerokie rajki, kukurydza już fajnie wyschła, także te listki popadały. Nie będzie nas tutaj piekło nic. No i zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, coś tam się dzieje, muszę przyznać, nie jest tak tragicznie, bardzo mało śmieci. Taki guziczek padł jakiś czas temu. Płaściutki, a teraz świeży dołek. I również... O, zobaczcie, jak się ładnie odkleił. Również guziczek. Z tym, że ten już arsenowy. Szkoda, że nie ma zdobień. Rzadko kiedy wpadają u mnie te arseniaczki. No fajny. Jest kolejny guzik. No i zobaczymy, co tu dalej wpadnie. Kurczę, minęła dobra godzinka i dopiero mamy pierwszą monetę. Piękny sygnał. No i mamy jagódki, jabłuszka. 2 złote z PRL-u. Bardzo ładna. 59 rok. Lubię te moniaki. Rzadko wpadają. No ale fajne, fajne, spore monety. Bardzo ładne sygnały dają. No co, powiem wam szczerze, robię 2 rajki, przychodzę na pole obok, bo bardzo tutaj słabo z sygnałami. No zobaczymy, kurczę, myślę, że tam powinno być troszeczkę lepiej. Ale tak jak mówię, 2 rajeczki zrobimy. Tam jakiś guzik wpadł po drodze, ale nic ciekawego. Ogólnie ID mnie zaskoczyło, tak jak kurczę 35, także bardzo nisko, guziczek miedziany czy mosiężny, ale bardzo nisko bił. No nic, zobaczymy dalej, nie przedłużam, lecę do następnego. Słuchajcie, strasznie puste pole, bardzo mało sygnałów. Coś takiego, jakiś taki spory kawał kolorku mosiądzu, wiem co to, ale sporo waży. No i taka też, kurczę, nie wiem, nabijka, coś takiego, kurczę. Już mi się wyobraźnia włączyła, myślałem, że będzie coś naprawdę fajnego, niestety
No jakaś taka płaska blaszka, ale zabieram. Wydaje mi się, że chociaż nie jestem pewien, łuska speaker hałby, chociaż pewności nie mam na 100%, no jest świeży wykopany fant i widzę, jest guzik. Już widzę kotwicę, także będzie guzik marynarki, spory niestety, spodu nie ma, ale jest naprawdę piękny, wielki guzior, zobaczcie. No to już jest fancik dnia. Guzik z kotwicą u góry, korona, naprawdę piękny. Nie, jest spód, ale taki kurcze bardzo mocno wklęsły. Reszta uszka, no guziczek przecudny. No i stan bardzo fajny, na piaseczek, także nie ma się co dziwić. No i super, kurczę, w końcu coś. W końcu coś. No jest kolejny fancik. Klamerka, o, tylko część. Ale bardzo ładna była kiedyś. O, coś takiego. Lepsze kurczę to niż drucik albo blaszka, których jest tu sporo. Dobra, lecimy dalej. Padła przed chwilką kolejna moneta, 50 groszy z PRL-u, także dwie monetki mamy, szaleństwo. A teraz coś takiego, zobaczcie. Co to jest? Coś naprawdę ciekawego. Tutaj jakby ząbki. No, coś ciekawego do identyfikacji. No dobra, lecimy dalej. No słuchajcie, zmierzam już do auta, niestety dzisiejszy czas wykopkowy dobiegł końca, ale mamy coś po drodze, coś w grudce siedzi. Jest moneta i będzie PRL kolejny, 5 groszy. 5 groszy, 49 rok. No jeszcze kawałek mam do auta, także może coś padnie. Chodziłem i wychodziłem, słuchajcie. Na finiszu. Brodynka prawdopodobnie. Tak. Brodyneczka litewska. Czekajcie, bo słońce mi świeci, nic nie widzę. No i co, słuchajcie, skoram na podsumowanko, za dużo tego nie ma, trochę złomu, tutaj taki kawał wpadł przed chwilką, kawał aluminium, trochę koloru, trochę drutów, trochę takich, widzicie, gabarytów, jak to na polach. No i co my tu mamy, 5 monet ogólnie, bo ratynka, nie wiem, czy ona się nagrała, czy nie, coś z pamięcią mi się tutaj działo w telefonie, ale jest baratynka 1666, całkiem fajny stan, jest kilka guzików, no ten najpiękniejszy, bardzo ładny, był chyba srebrzony, widać tutaj przebija srebrnawy kolor, bardzo fajny, ciężki, ale tak poza tym, uszkodzony hak tutaj jeszcze wpadł. Jeźdźca na koniu, niestety bez głowy. Tak, jakiś guzior jeszcze po drodze. Malutki kawałek takiego zdobienia. Coś mogło być ciekawego. No to jest ciekawe. No ja wiem, spróbuję poszukać jakichś informacji. Fajnie to wygląda. No, a tak poza tym lipka. Ale jutro kolejny wypad. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że się troszeczkę rozkręci. Ale powiem wam szczerze, że nie mam pomysłu, gdzie uderzyć. Liczę, że może po południu rolnik założy jedną z dwóch pól, które mam na oku. No i zobaczymy. Jak nie, to gdzieś jakiś spontan. Dobra, ogólnie 3 godzinki, także no nie ma takiej tragedii. Dobra, zmykam do domku, pozdrawiam serdecznie. No i co? Do następnego. No i witam. Witam kolejnego dnia, drugie podejście. Nie miałem, kurczę, pojęcia, gdzie tu pojechać. No i stare, sprawdzone miejsce, Leśniczówa. Połowa poletka jest już
jakimś tam poplonem posiana, a połowa niestety, no nie wiem, rolnik czeka. Widziałem, że kawałek jest zaorany. O, taki pasek może 10-metrowy, także tam przyjdziemy. No i raz. Przejdziemy tam w Modnik, zobaczymy, co tam w Modniku słychać. Nie byłem tutaj jeszcze z Oryxem. No zobaczymy. Mam nadzieję, że coś padnie, także do pierwszego. Troszkę dzisiaj wiatr będzie mi dokuczał, ale jest pierwszy sygnał i wydaje mi się, że coś ciekawego. Zobaczcie sami. Guziczek? Albo kolczyk. Nie, kolczyk. Czy to czasem nie będzie sreberko? Coś delikatnego. Z jakby taką perełką. No wygląda na kolczyk srebrny. No fajnie, fajnie. Sporo tu było jakichś części biżuterii. No ale sporo było również krzyżyków, medalików. Tutaj moje pierwsze krzyżyki wykopałem. No coś takiego. Fajne to wygląda. Jak na pierwszy sygnał, bardzo fajnie. No tutaj do tego poletka trzeba mieć cierpliwość. Ono jest dosyć mocno przychodzone, zwłaszcza ta połówka, na której rośnie ten popląd. Tam jak widzicie już jest. Rośnie to jeszcze wysokie, nie wiem czemu. Widać tam kawałek, rolnik już zaorał, nawet tego chyba nie kosi, tylko od razu orze. No nic, zobaczymy. Zobaczymy, spróbuję tam podejść bliżej. Może to troszeczkę opadło, może tam tu środek trochę wejdę. Tam więcej wpadało na tej drugiej właśnie niezaoranej części. Ale fajnie, jak na początek, elegancko. Kurczę, powiem wam, dzieje się. To był ten kolczyk. Ile zrobiłem? Z 5 metrów sygnał. No i znowu chyba biżuteryjka. Jakaś obrączka, ale kurczę. Myślałem, że coś ciekawszego, że będzie pierścionek. Obrączka, zwykła obrączka. Do tego pęknięta miedziana. No ale kurczę. Lepsze to niż jakiś tam drucik czy polmos. No fajnie. Fajnie. Zobaczymy, co to będzie dalej. I tutaj mamy bardzo ładny sygnał. Co prawda polmosowy taki trochę, ale mało do śmieci kipniemy. Razem zobaczymy. Może Anusz, jakaś monetka. Bo raczej na guziczek to troszeczkę za mocno bije. Bez zmian. No i jest moneta. Dwa feningi. Cesarstwo niemieckie. No i pierwszy moniak zaliczony. Kurczę, wieje mocno. Zapewne będą szumy. Plan jest taki. Godzinka, półtorej po polu. A później ten modniczek. Słuchajcie, wlazłem tutaj w środek sam środek poletka. No fajnie się chodzi. Byłem tutaj, kurczę, w czerwcu, jak skupiłem wykrywkę, nie dało się tutaj chodzić, nie dało rady. No strasznie sztywna ta trawa i w ogóle. No ale jestem. No i co, wspominałem o Devo i patrzcie, jest medalik. No pięknie. Piękny medaliczek. Jeszcze z kawałkiem łańcuszka. Nie, to nie łańcuszek, to jakaś tam oczko. Ale piękny. No to poletko słynie z medalików. Sporo ich tu wpadło. Około 20 sztuk. Sporo krzyżyków. No piękny jest. Kolejny fajny fancik dziś. Czekam, kurczę, aż rolnik założy te pole, bo to naprawdę myślę, że jeszcze sporo wpadnie. Kilka fajnych sreber tu wpadło, 2/12 części talara. Dzwonek rowerowy. No kupę tutaj było rzeczy fajnych.
No zobaczymy, zobaczymy. Jak na razie tutaj się poruszam. Fajnie się śmiga, także lecę, nie przedłużam. Ale fancik mega. Wiedziałem, że coś tu będzie na mnie czekać. Zobaczcie. No nie wierzę, nie? Sreberko na wierzchu. No i pięknie. 1876, ale piękny stan. No przecudnie. Jest elegancko. Dzień zrobiony, powiem wam. I na wierzchu. No kurczę, brak słów. Brak słów. Jedną dwudziestkę tu już kiedyś trafiłem, powiem wam szczerze. Ale ona wpadła tam, jak tamten lasek się kończy, pod laskiem. No i jest kolejna. Super. Dzień zrobiony. 38? Coś koło tego. Nie wiem, liczy ktoś? Coś koło 38 srebra. No i super. Za daleko nie uszedłem, bo gdzieś kurczę tutaj. No nie widzę tego teraz dobrze, ale gdzieś tu koło kamienia wpadła ta 20-fenigówka. No ile zrobiłem? Z 4 metry. Jest krągłość. Jest srebro, ale nie wiem co to. Dam może pauzę delikatnie ją na wirze. Wydaje mi się, że troszeczkę za duża na 3 krajcary. Nie, chociaż widać chyba trójkę. Dobra, dam pauzę delikatnie, ją przemyję i zobaczymy. Ale mogą być te 3 krajcary rzeczywiście. Tak, 3 krajcarki. Tutaj nawet udało mi się rok rozczytać. Będzie to 1777. Zajechana troszeczkę strana z tyłu. Nie widzę co dobrze tego żełka, ale domyję, wrzucę lepszą fotę. No super. Srebro za srebrem. Dobra, lecimy dalej, ale kurczę. No jest super. 2 sreberka, jest medalik. Jest te sreberko, ten kolczyk. A kurczę, jakieś 1,5 godzinki dopiero jestem. Ogólnie w krótki wypad, tak z 3,5 godzinki dzisiaj znów. No ale już powiem wam szczerze, że dzień zrobiony. No i kolejny sygnał. Nie wysoko bije, 8889. Sprawdzamy. Osiem, ale bije mocno po uszach. Moneta. Ale tylko PRL. 20 groszy. 49 rok. Słuchajcie. 2 sygnały. Tutaj jest jeden. Tu już jeden wykopałem. Żałuję, że na żywo tego nie zrobiłem. Bo wydaje mi się, że jest piękny fant. Myślałem na początku, że będzie jakieś pokrętło od lampy naftowej. Ale zobaczcie, są otworki. Nie wierzę, nie? Jakiś hak. Widać orzełka. O, ale cudna rzecz. No pięknie. Delikatnie go kurczę rysłem. Ale coś pięknego. Jakiś taki guzikohak. Pierwszy raz się z takim czymś spotykam. Orzełek cesarstwa niemieckiego. No coś pięknego.
coś pięknego niestety jest uszkodzony. No ale mimo to super, super rzecz. Dobra, kopniemy od razu ten drugi sygnał. No ale powiem wam szczerze, że dzisiaj już dzień udany w porównaniu z wczoraj. No wielki progres. 87 w tym momencie. No tu jest śmieć, tak czy nie? Jakieś tam główienko. Stopione aluminium, ale kurczę, ten hak jest przecudny. Guziko hak jakiś chyba zapewne. No mega. Mega fancior. Dobra, lecę dalej. Kolejna monetka nam wyskoczyła. 10 pfenigów. Trzecia rzecza. 1940 rok. No i słuchajcie, przeniosłem się tutaj z powrotem na ten wyrównany teren. Tam niestety większość poletka, wysokie te trawy, wysokie te chaszcze i ciężko się macha. No i kurczę, zobaczcie. Chyba kolejna biżuteryjka. Jakiś taki pierścioneczek. Nie wiem, czy on jest pęknięty, czy po prostu to jest taki wzór naciągnięty na palce. No coś wydaje mi się jest bardzo stare. No i wcześniej jeszcze wpadł fenig z cesarstwa niemieckiego. No i guziczek. No fajna rzecz. No i dobra, słuchajcie, jestem już prawie przy aucie. Na chwilkę dosłownie na tego lasku wstąpiłem. Bardzo ładny sygnał 93. I to będzie ostatni sygnał na dziś. Ciekawy tutaj teren, bo te lasy, te wszystkie modniki nie były kiedyś, niegdyś lasami, był tu otwarty teren. Równo 93. No moneta. PRL. Złotówka. 49. No i fajnie. Dobra, zmykam w kierunku auta. Trochę złomu również padło. Kurczę, zobaczcie. Takie gabaryty. Taki kluczyk. Dobra, pokażę wam potem. No i kończymy na dziś. Sporo, tak jak wspominałem, złomu. Takich gabarytów. Sporo też drobnicy. No ale dobra, co tam wpadło? Mamy tak. 2, 4, 5. Poczekajcie, bo dzisiaj jeszcze miałem te feningi. Jednego feninga na pewno. Dobra, mniejsza o to, gdzieś może w kieszeni jest. Nieważne. Był jeszcze jeden fening. No ale tak jak mówiłem, na ten czas, kurczę, to naprawdę spoko, jestem zadowolony. Są dwa srebra. Piękna 20-feningówka oraz trzy krajcarki Fryderyka II. Jest medalik. Niemiecki medalik. Bardzo ładny. Jest trochę biżuterii. To srebro 100%. Jakaś tam obrączka pęknięta. No, ten piękny hak. Guziko hak. No super sprawa. Jeszcze nie widziałem, nie spotkałem się z tym. No i coś takiego. Też wygląda staro. Jakby pierścioneczek. No nie wiem, ale coś naprawdę fajnego. No warto wrócić na pewno. Czekam tylko, jak rolnik tą drugą połówkę założy, to na pewno coś jeszcze wskoczy. No i no teraz tak z ciekawości pochodziłem po tym lesie. Sporo sygnałów śmieciowych. Sporo jakichś blaszek.
Także też warto uderzyć, ale to las sobie zostawimy na okres zimowy. No co, tyle ode mnie jak na razie. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Hej!